Drodzy mieszkańcy Świdnicy, okolicznych miejscowości i regionu, wspólnie możemy sprawić, że spełni się jedno z największych marzeń młodego, niezwykle uzdolnionego świdniczanina. Mowa o Adamie Chodynieckim. Odkąd się urodził, był bardzo żywy, zainteresowany światem. Miał tylko 5-minutowe drzemki i od razu już był gotowy do działania. Jest bardzo wytrwały w tym, co robi. Niesamowicie twórczy i pomysłowy. Potrafi przekonać innych do swoich pomysłów. Jest po prostu cudownym dzieckiem. Jest też coś, co sprawia, że trochę się wyróżnia na tle swoich kolegów i koleżanek, rówieśników. Co to jest? Adaś ma spektrum autyzmu, konkretnie zespół Aspergera. Jest to zespół cech, które są nazywane cechami neuronietypowymi. Generalnie mam ludzi neurotypowych i ludzi neuronietypowych. Tak mówi się o ludziach z autyzmem, ludzie neuronietypowi. Oni po prostu inaczej odbierają świat, inaczej odbierają bodźce. Często bardzo dla nas zwykłe bodźce typu światło, dotyk są dla nich bólem, sprawiają ogromny dyskomfort. 11-letni świdniczanin w swojej niełatwiej codzienności odnalazł pasję, która nie tylko go relaksuje, ale także taką, w której stał się świetnym zawodnikiem i odnosi nie lada sukcesy. Byłem w szpitalu w Warszawie i zobaczyłem na takim stoisku kostkę Rubika. I poprosiłem mamę, żeby mi kupiła. A jaki jest twój rekord, jeśli chodzi o czas układania kostki Rubika? 7 sekund 85 sekund setnych. Wspaniale. A masz jakieś inne pasje jeszcze poza kostką Rubika? Tak. Jakie? Hulajnogę wyczynową i taki amatorski montaż filmowy. Byliśmy w Centrum Zdrowia Dziecka i tam na takim straganiku w sklepiku szpitalnym Adaś zobaczył kostkę. Taką zwykłą, najtańszą kostkę. Poprosił, żeby ją kupić. No i tak to się zaczęło. Potem próbował ją ułożyć, w końcu się nauczył. Okazało się, że odkrył niesamowitą dziedzinę sportu, dyscypliny sportu, którą jest speedcubing. No i robił ogromne postępy. My nie wiedzieliśmy kiedy, jak to Adaś, jak już się czymś zainteresuje, to na 200% to robi, daje z siebie po prostu maksimum. No i bardzo szybko zaczął się rozwijać. Adam Chodyniecki jako najmłodszy zawodnik z Polski w historii Mistrzostw Świata w speedcubingu, układaniu kostki Rubika i innych kostek logicznych na czas, zakwalifikował się do tegorocznych Mistrzostw Świata w Australii WCA World Championship 2019. By tam pojechał, potrzebna jest jednak pomoc. Jako bardzo młodziutki zawodnik najpierw się zakwalifikował Adaś do Mistrzostw Polski. To też nie było łatwe, bo w Polsce mamy wspaniałych speedcuberów. Jesteśmy właściwie w czołówce świata, można powiedzieć, bo mamy rekordzistów świata, naprawdę wybitnych zawodników. Adaś jest młodziutki wśród nich, stażem, wiekiem. W tej dyscyplinie nie ma oficjalnego podziału na grupy wiekowe, mimo to Adaś już konkuruje z naprawdę dobrymi zawodnikami. I najpierw się zakwalifikował w tamtym roku już do Mistrzostw Polski, a swoją pracą, postępami, treningiem, pasją osiągnął tyle, że zakwalifikował się, w międzyczasie były różne zawody, srebrny medal na Mistrzostwach Otwartych Niemiec, w skiubie, to jest taka kostka trochę inna, bo konkurencji jest wiele, kostek jest wiele różnych i Adaś jest bardzo też wszechstronnym zawodnikiem. Okazało się, że kwalifikuje się też do Mistrzostw Świata. W siedmiu konkurencjach może wystąpić. No i to jest ogromny sukces, bo jest najmłodszym polskim zawodnikiem w historii takich mistrzostw, który się zakwalifikował do konkurencji, do których trzeba osiągnąć pewne limity. No i to jest cudowne. Ale żeby mógł tam pojechać, potrzebna jest pomoc. Tak, udało nam się zebrać już część środków. Potrzebujemy jeszcze około 6 000 złotych, ponieważ ja szukałam rozwiązań, wiedzieliśmy, że sami sobie nie poradzimy z tym. Przygotowałam projekt, natrafiłam na taki portal crowdfundingowy
Przygotowałam projekt, projekt został zaakceptowany, opublikowany, są tam różne nagrody, od najdrobniejszych kwot do coraz większych, także można na przykład dostać kartkę z dedykacją od Adasia z Australii, można dostać kartkę ze Świdnicy, można dostać imienny certyfikat, są różne, czy kostkę na przykład, nawet koszulkę z mistrzostw. Też już zrobiłam research, jakie to są, co tam będzie, także takie są nagrody. I to jest na portalu Polak Potrafi. Rodzice i brat Adasia wspierają go na co dzień w pokonywaniu trudności związanych z autyzmem, w nauce, w rozwoju i w pasji. Od drugiego semestru tego roku szkolnego, który się zakończył, miał nauczanie indywidualne. Przychodzili nauczyciele do domu, ale generalnie cały rozwój Adasia to jesteśmy my i to, co robimy w dużej mierze poza szkołą. Dlatego, że Adaś jest studentem Uniwersytetu Dzieci we Wrocławiu, jeździ na zajęcia takie bardzo poważne z pracownikami naukowymi, na wykłady, ma zajęcia w laboratoriach na bardzo wysokim poziomie i tam naprawdę dużo się nauczył. Jeździmy na zawody i przy okazji też wiele zwiedzamy, wiele doświadczamy. Ma przyjaciół, wychodzi na podwórko. Pasją Adasia oprócz kostki jest jeszcze hulajnoga od niedawna. No i jak to on, też bardzo szybko robi postępy. Wyczynowo oczywiście jeździ, bo to on nie jeździ tak po prostu, tylko skacze na tej hulajnodze. Także trenuje, ma rozpisane treningi. Trenuje z panem Adamem Polkowskim raz w tygodniu. To jest mistrz Polski. Nie pamiętam, z którego roku, ale w tej chwili on ma szkołę, to jest jedyna szkoła speedcubingu w Polsce, ona jest w Gdańsku. Pan Adam wypatrzył Adasia już we wrześniu ubiegłego roku na zawodach w Poznaniu. Już wtedy powiedział, że o tym zawodniku jeszcze będzie głośno. I rzeczywiście okazało się, że następnym razem, jak się spotkaliśmy, to pan Adam zaproponował treningi. Od początku tego roku, jakoś mniej więcej od stycznia chyba, raz w tygodniu mam taki trening online. Koszty wyjazdu do Australii są bardzo duże i aby Adaś mógł wystartować w mistrzostwach, potrzebne jest wsparcie internautów. Włączyli się oczywiście nasi przyjaciele, znajomi, włączyły się media świdnickie, które udostępniają projekt. Fundacja, Świdnicka Fundacja Łączy Nas Football. Zadzwonił do mnie w tamtym tygodniu pan prezes tej fundacji, radny świdnicki pan Wiesław Żurek, który po prostu dowiedział się o sprawie i jak to on chciał pomóc, powiedział, że dzwoni, bo chciał nam pomóc. Fundacja podarowała na ten cel koszulkę Krzysztofa Piątka z jego autografem, także jest również taka nagroda. No i cały czas pan Wiesław nas wspiera. Również miasto Świdnica zaoferowało swoje wsparcie. Adaś podpisał swoją pierwszą w życiu umowę. Zlecenie na promocję miasta. Mistrzostwa odbywają się od 11 do 14 lipca. Musimy tam polecieć wcześniej. No także mamy jeszcze około tygodnia czasu, żeby dopiąć. Serdecznie zachęcamy do czynnego udziału w zbiórce. Czasu zostało niewiele. Dołóżmy swoją cegiełkę w spełnieniu marzenia Adasia.